Marcinie, za Wami ponad 2 miesiące ciężkich przygotowań do rundy wiosennej, a przed Wami to, co trener Hajto określa nagrodą dla każdego piłkarza, a więc efekt, czy nagroda za cały tydzień ciężkiej pracy, a więc mecz ligowy z Arką Gdynia. Jak nastroje, jak forma przed tym pierwszym spotkaniem? No na pewno miałem dużo racji, bo przygotowania były dość długie, a każdy chce grać, a nie tylko trenować. Bo po to się gra w piłkę. Dlatego ja to się cieszę, że już w końcu się liga zaczyna. Tym bardziej, że pierwszy mecz na Arce. Fajny stadion, przyjdą kibice, także nic dodać, nic ująć, tylko grać. Powiedz mi, w naszej sytuacji wiosną rozegramy 15 spotkań ligowych. Wszystkie będą bardzo ważne, natomiast niezwykle istotne będzie to, jak rozpoczniemy tą rundę wiosenną. A mamy, umówmy się, ciężkich rywali, bo jest Arka, jest Widzew i Termalika Nieciecza. W naszym przypadku to wszystkich mierzymy jedną miarą, bo w każdym meczu potrzebujemy punktów i musimy wygrywać. Obojętnie z kim nie gramy, to będziemy walczyć o pełną pulę, że nie patrzymy, czy to jest Arka, czy zespół jakiejś dolnej części tabeli, czy z górnej. W każdym meczu chcemy mieć 3 punkty, żeby wiadomo, spokojnie, nie do samego końca walczyć, tylko już wcześniej zapewnić sobie utrzymanie. W niedzielę jedziemy na mecz do Gdyni. To będzie dla Ciebie sentymentalna chyba podróż, bo 3 sezony spędziłeś w Arce i po raz pierwszy w barwach GKS-u Tychy wystąpisz przeciwko Arce na stadionie w Gdyni. No na pewno jest to miła chwila, ale jak nie żyje się historią, trzeba po prostu patrzeć, co jest teraz i do przodu, także to mnie głównie interesuje i chcemy tam wygrać. Ja też tak samo chcę wygrać, żeby dobrze zacząć i w Tychach była pierwsza liga w przyszłym sezonie.